Hello, hello, good morning. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj czeka nas kolejny odcinek przygód naszych jakichś złowrogich przyjaciół. Zobaczymy, co tam będzie się działo. So please open your books, page 48. Coś mam tu dzisiaj znowu namieszane, ale dobra. Jak się połączymy na Teamsie niebawem, słuchajcie, to porozmawiamy o zaległościach, bo niektórzy je mają i ja nie rozumiem dlaczego, jakby. Ok, 48. Ale zanim przejdziemy do zadania takiego typowego, to najpierw kolejny raz quick check. Listen, say the body parts for lesson 3 for each animal. Więc będziemy mieli, słuchajcie, nazwę zwierzaka, my musimy powiedzieć, jakie ma części ciała. Można powiedzieć tylko te, które były właśnie na stronie 47. Ok, so listen, this is 209. Poczekaj, daleko już jesteśmy. CD 2, track 9. Owl. Owl. Owl, owl, owl. Nie ma tu, ale wiadomo, że ma to co bocian, czyli beak, feathers, wing, tail. Fish. Fin. Crab. Claws. I jeszcze ma shell. Bear. Fur, claws, paw. Pamiętajcie, że claws to mogą być zarówno pazury, jak i szczypce. Beaver. Beaver. Tail, claws, fur, whiskers. Whale. Fin. Chimpanzee. Fur. And let's go to exercise number one. Grammar presentation. Read and listen to episode 4. Who is kinder to the animals, Dan or Dave? Why? No, zobaczymy, kto będzie milszy dla zwierzaków. So let's listen and read and translate. CD 2, track 10. Save the Sea, episode 4. I think someone is watching us. Look at this magazine, Dan. It says that plastic is the worst thing for sea animals. Come back to work. Look, there's a bird with a plastic net in its feathers and an octopus with a plastic net on its tentacles. That's rubbish. Don't throw away the magazine. It's mine now. It's not yours anymore. Ha ha! Now the dolphins are trying to eat it. It's theirs now. Ha ha ha! Look. That dolphin has got a plastic net on its fin. I couldn't care less. I think the best thing is to take the plastic net off. There you are. Look, Dan. It's saying thank you. It's the friendliest dolphin in the sea. And the cutest. And you're the silliest person I know, Dave. Come back here. I think the most responsible thing is to recycle plastic. Recycling? That's the most boring thing in the world. Get in the boat. I think someone is watching us. At the same time in the harbor. Spot on!
Now I've got a video of Dan throwing away recycling into the sea. No, za fajne rzeczy się nie wydarzyły. Look at this magazine, Dan. It says that plastic is the worst thing for sea animals. Come back to work. Look, there's a bird with a plastic net in its feathers and an octopus with a plastic net on its tentacles. Spójrz na to czasopismo, Dan. Oni tu mówią, że plastik jest najgorszą rzeczą dla morskich zwierząt. Wracaj do pracy. Spójrz. Jest tutaj ptak z plastikową siatką na swoich piórach i ośmiornica z plastikową siatką na swoich mackach. That's rubbish. Don't throw away the magazine. It's mine now. To głupota. Nie wyrzucaj czasopisma. Ono jest teraz moje. It's not yours anymore. Haha. Now the dolphins are trying to eat it. It's theirs now. Nie jest już twoje, haha. Teraz delfiny próbują je zjeść. Jest teraz ich. Look, the dolphin has got a plastic net on its fin. I couldn't care less. I think the best thing is to take the plastic net off. Spójrz, ten delfin ma plastikową siatkę na swojej płetwie. Nie obchodzi mnie to. Sądzę, że najlepszą rzeczą będzie ją zdjąć. There you are. Look, Dan. It's saying thank you. It's the friendliest dolphin in the sea and the cutest. And you're the silliest person I know, Dave. Come back here. I think the most responsible thing is to recycle plastic. Recycling, that's the most boring thing in the world. Get in that boat. I think someone is watching us. No i proszę, spójrz, Dan, on mówi dziękuję. Jest to najbardziej przyjazny delfin w morzu i najsłodszy. A ty jesteś najbardziej głupkowatą osobą, jaką znam, Dave. Wracaj tutaj. Sądzę, że najbardziej rozsądną rzeczą jest recykling plastiku. Recykling to najnudniejsza rzecz na świecie. Wracaj do łodzi. Sądzę, że ktoś nas obserwuje. At the same time in the harbor. W tym samym czasie w porcie. Spot on. Now I've got a video of Dan throwing away recycling into the sea. Złapani. Mam teraz wideo Dana wyrzucającego recykling do morza. No więc zauważcie, że drastycznie się tutaj oni zachowują. No tak nie wolno w ogóle robić. Nie wolno rzucać nigdzie chociażby papierków, a co dopiero coś tego typu. Słuchajcie, tak dla ciekawostki, wiele krajów bardzo, ale to bardzo dba o swoje środowisko. Przykładami takich krajów jest na przykład Namibia i Singapur. Namibia jest krajem w Afryce, gdzie ochrona środowiska jest szczegółowo opisana w ich konstytucji, czyli najważniejszym akcie prawnym kraju. Natomiast w Singapurze, który jest w Azji, pamiętam, jak wiele czytałem o tym kraju, bo było mi potrzebne to do książki, którą pisałem akurat, której akcja działa się w tym kraju. I słuchajcie, było to tam tak, że za wyplucie gumy na trawę na przykład albo na chodnik można dostać kilkaset złotych na nasze kary. Więc no, ogólnie fajnie uważam, no bo ludzie powinni wiedzieć, do czego służą śmietniki. Macie tutaj glossary, net, siatka, responsible, odpowiedzialny, take off, zdejmować, tentacle, macka, throw away, wyrzucać. I teraz odpowiedź na to pytanie. Who is kinder to the animals? Kto jest milszy dla zwierząt? So I think Dan is kinder. Dlaczego? Because he takes the plastic net off the dolphin's fin. Zdjął tą siatkę plastikową z tej płetwy. Okay, and then we have got useful. Match the sentences with their meanings. Mamy teraz zdania i ich znaczenia.
ale po angielsku. I couldn't care less. What can it be? I couldn't care, nie obchodziło mnie. It means it isn't important to me. Nie jest to dla mnie ważne. There you are. It's for you. There you are. To tu jesteś albo dla ciebie. Już proszę, zrobione. And spot on is exactly right. Spot on, złapani. Comprehension. Work in pairs. Help each other to say what happened in episode 4. So, można sobie, słuchajcie, poćwiczyć albo pamięć, albo znajomość słówek, albo pomagając sobie książką, ogólnie opowiadanie. In episode 4, Dan and Dave throw some rubbish in the sea. Then Dave finds a magazine in the rubbish and he reads it. He finds out that plastic is very dangerous. And then he sees a dolphin with a net on its fin and he helps the dolphin. He is very happy and he realizes that recycling is very important. Meanwhile, someone watches them and takes some photo or video. Można oczywiście użyć jeszcze łatwiejszych słów, więc najważniejsze, żeby sobie to poćwiczyć. Okay. Then we have got grammar up. I teraz słuchajcie. Mamy tutaj coś takiego jak regularne przymiotniki w stopniu wyższym, krótkie i długie. Zauważcie. Regular superlative short adjectives. Blue whales have got the biggest fins. Regular superlative long adjectives. Dolphins are the most intelligent sea animals. Czyli słuchajcie, mieliśmy taką magiczną tabelkę. Nie wiem, czy ja to wam pisać, rysować. Właśnie mieliśmy, ja wam to o tym opowiedziałem. Staw tabelkę, no dobra, niech będzie 2-2. Czyli tak, krótkie, stopień wyższy. Uczyliśmy się, że dodaje się po prostu R. Czyli wychodzi bigger, smaller, cuter, funnier. W stopniu wyższym, w długich, nie przedłużamy już tam żadnego R, tylko dajemy przed słówko more. Intelligent, more dangerous, dangerous. More poisonous. Czyli bardziej inteligentny, bardziej niebezpieczny, bardziej trujący. Natomiast jeżeli jest stopień najwyższy, to przede wszystkim trzeba zrobić naj. I to jest funkcja the. The biggest, the smallest, the cutest, the funniest. Natomiast w tych długich, znowu, żeby nic tam nie dodawać jeszcze, no to D będzie na pewno. I słuchajcie, i łączymy je mostem. The most intelligent. The most dangerous. The most poisonous. I właśnie w ten sposób musi to wyglądać. Czyli te u góry, słuchajcie, to jest stopień wyższy, krótkie, długie. Te na dole, stopień najwyższy, krótkie, długie. I to samo, tylko trochę inaczej rozpisane, macie na stronie 55. Superlative adjectives. Przymiotników w stopniu najwyższym używamy, gdy porównujemy co najmniej trzy rzeczy, osoby lub troje zwierząt i chcemy powiedzieć, że są na przykład najlepsze, największe, najszybsze itd. Short adjectives. W przypadku krótkich przymiotników
Stopień najwyższy tworzymy dodając the przed przymiotnikiem oraz końcówkę est do przymiotnika. The blue whale is the biggest animal. Long adjectives. W przypadku dłuższych przymiotników stopień wyższy tworzymy dodając the most przed przymiotnikiem. The chimpanzee is the most intelligent animal. Tak więc to jest to, co Wam tu rozrysowałem. Jak będziecie potrzebowali dokładnie się w to, nie wiem, wtłoczyć, no to strona 55. Natomiast mamy tutaj dalej, słuchajcie, grammar practice, czyli właśnie praktyka gramatyczna z tym związana. Ten czas mi zdecydowanie za szybko leci. Już 15 minut do Was gadam, no. In your notebook, write the superlative form of these adjectives, czyli musimy napisać formę najwyższą. Endangered, no to forma najwyższa to będzie, to jest długie, endangered, więc dajemy D, bo najwyższa ma wszędzie D. No i łączymy ją mostem, most endangered. No, tu nawet nie ma jedynki, tylko po prostu po przecinku chyba są. Old, krótkie, więc D, old i patrzymy w krótkich jest. Teraz interesuje nas właśnie ta tabelka. Krótkie mają końcówkę est. Długie, taki przedrostek jakby. Ok. So, oldest. Happy. To nawet chyba napisałem, nie, funny. Bardzo podobnie. The. Happy na i. Est. Sad. Smutny. No to jest sad. Trzy litery. Jednosylabowy. No to the. Sad. Dest. Bo w tych jednosłowiowych dodajemy. OK. I teraz słuchajcie, jest coś tak magicznego jak bad. I żeby zrozumieć bad, musimy na chwilę wrócić też na 55. I macie tam irregular adjectives good and bad. Good i bad są przymiotnikami nieregularnymi, które stopniujemy inaczej niż pozostałe przymiotniki. Good, better, the best, bad, worse, the worst, czyli the worst. Dobra. No i na dole trochę te długie teraz, zobaczcie. Interesting, no to the most wstawiamy i piszemy interesting. Znikło. Dobra, zaraz wrócimy do tego, słuchajcie. Poisonous, the most poisonous. Cute jest krótkie, więc po prostu the cutest, a intelligent długie już było dzisiaj, the most intelligent. Ok. I jeszcze raz, słuchajcie, 55 i tabelka numer 5, no jest ich tam dużo. Spelling rules, czyli zasady pisowni. Nie wiem, jak to zrobić, żebyście widzieli wszystko. Nie, nie da się. Dobra, najpierw przepiszcie to po lewej, zaraz tam to włączę. Big, bigger, the biggest. Tu podwajamy ostatnią literę, dlatego że big jest jednosylabowy, kończący się na spółgłoskę, samogłoskę, spółgłoskę, to wtedy bigger. To samo było saddest. Ok. Cute, cuter, the cutest. Jeżeli kończy się na e, no to już nie dajemy drugiego e, czyli po prostu skracamy w the cutest. Czyli samo syty dodajemy. I ugly, uglier, the ugliest. Jeżeli kończy się na y, a słychać i, no to zamieniamy. Ugly, uglier, the ugliest.
Okej. Okay. Za chwilę, słuchajcie, się połączymy i spróbujemy zrobić czwarte, wyjaśnimy sobie tabelkę i być może uda się też spróbować piąte, chociaż to już jest trochę zagmatwane, ale ja w Was wierzę, więc na pewno nam się uda. Tak więc do zobaczenia za chwilę.